Dzień dobry, witajcie moi drodzy, to ja Ewosz, a to jest kucający sąsiad, mój wspólnik, dzień dobry. Cześć. Zaczęliśmy dzisiaj tak normalnie, troszeczkę powoli, ale też przyspieszamy, słuchajcie, lecimy z kiszonką. Jedziemy już na pole. Jedziemy w drodze, bo nie ma czasu. Jedziemy, słuchajcie, z kiszonką, tutaj jeden silocik już zapełnił. Kurwa, ja nie będę zapełniony, stary. Zapełniony. Tam coś jest i się już kisi. Bo słuchajcie, załamanie nerwowe z Kozłowskim byśmy przeżyli sobie, możecie zobaczyć u niego na odcineczku. Kurwa, co tam. Ale się... ja podpiszę kontrakt na kiszonkę i będzie lepiej. Stary! Kurwa, jest problem! Gdzie jest header? Na sklepie, żeś go... Już po niego idę. Już jestem w drodze. Zostawisz kluczyki w dziśku. O kurwa. Zgasiłem. Ja, ze sobą, nie? Zgasiłem go na krótko. Słuchajcie. Dobra. Raz po prostu mi się wydaje. Dobra, to ja się biorę do roboty innej, słuchajcie, bo jeszcze jest jedna rzecz do ogarnięcia. Jak wiecie. Dobra, tak, już nie. Za starym na plecach będziesz zaraz biegł. Wiecie lub nie wiecie, mamy do sprasowania ten kawałek trawy dla owiec, które tam się pasą. Więc to ja... nie było na odcinku. Tak, to jest u Kozłowskiego na odcinku, więc ja biorę New Hollanda. I słuchajcie, w tym czasie co? Mamy mały problem. To ogarnij to, proszę cię. Dobrze. Będę za godzinę w domu. Dobrze, ja to sprasuję, słuchajcie, a Kozłowski to później zwierzę maszynerią ciężkich lotów. No jedź, kurwa, szmulu. O Boże, aż mnie brzuch rozbolał, wejście smoka normalnie. Bez kitu. Ej, w sumie to jestem ciekaw, ile mi nam wyjdzie tych balotów z tego pola, wiesz? Z tego... Byka będzie, kto będzie jeden. To będzie około jednego, stary. Porywek do dwóch. Nie no. Kurwa, to mamy problem, stary, bez kitu. Trochę? Trzeba ogarnąć szybko dzierżawę jakąś. Kiszonkę sprzedamy szybko. Tak, za te 20 no. groszy. Nie, no kontrakt podpiszę. Ja znam no te twoje groszy. Kontrakty. Jak to będzie taki kontrakt jak z tym headerem, to... Jaki headerem? Mówiłem, że masz go nie dotykać. Ja nic nie robiłem. Poważnie ci mówię. A ten... Gdybym się urodził wczoraj, to może uwierzy. Ale ten wybuch trzego śmiechów zajebisty. Nie, więcej będzie ty, stary. Ja już mam jednego balota. A to ja się bardzo cieszę z tego faktu. Bardzo, jak byś widział niebieską sieczkarnię pomykającą między polami, to nie ja. Poczekaj, ale... Dlaczego niebieska sieczkarnia pomykająca pomiędzy polami? Poczekaj. Nie pytaj. Nie pytaj na nie, poczekaj, stary. Ja jestem człowiekiem dociekliwym. Moje wykształcenie mi mówi pytaj, więc pytam. Nie mogę ci powiedzieć. Tajne przez poufne. Gdybym ci powiedział, to bym musiał cię zabić, wiesz o co chodzi. Rozumiem, że ruska mafia przyjechała i ci przyniosła. Właśnie jadę z nimi na pacę, wiesz? I tam z tyłu, na sieczkarni, na tym tam, na tej płewce sobie siedzę. Jak się zapytacie, dobra, mordo, to czemu ta beczka i z tą przyczepą tak dziwacznie stoi? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Bo jak wiecie, po Kozłowskiego odcinku był mały przypał, bo nie wiedzieliśmy, w jaki sposób tak naprawdę można napełnić owe koryta. Próbowaliśmy turem, próbowaliśmy z jednej strony, z drugiej strony, z tyłu, z przodu, z boku. Okazało się, że no z turem to tak niekoniecznie jest chętne do współpracy. No i jedynym sensownym sposobem na to, żeby to zawiązać, napełnić to koryto, było podjechanie przyczepą. No i podjechaliśmy przyczepą, wysypaliśmy z łychy trochę tą garstkę trawy. Działa! No i dlatego ta przyczepa tam stoi. Dzisiaj nie robię. Stary, ja widzę to! Nic nie widzisz. Jak zapierdala! Zamknij oczy! Jak zapierdala ten
Zabija cię. Lepsze to niż ze starym dopisem w śpiegu. Mam to zmienić? Tak. O nie, on tu zrobi. On tu zrobi. Mamma mia. Muszę ją popchnąć pod górkę, poczekaj. Nie chcę jechać. Kozłowski, what are you doing? Pcham sieczkarnię, bo pod górkę nie chcę jechać. Mamma mia, to pcham sieczkarnię pod górkę, because ona nie chce jechać. Musi to... No nie tak. Raduje mi tu. O Boże. O Boże, o Boże. Mamma mia, ja się za dużo Liechtensteina ostatnio naglądałem, wiesz? Mamma mia, what are you? Marciel. Przepniesz tam te wszystkie headery? Przepnę? Czy ty jesteś gotowy do rżnięcia? Zależy czego. Trawy na sieczkę. Trawy na sieczkę. A jak żeby inaczej? Ty stary, ja już mam trzeciego bola to z tego. Dobrze, no to ja cię bardzo cieszę. A będziemy robili w ogóle siano kiszonkę? A z czego? Znaczy w przyszłości. W przyszłości może i tak. Musimy tam jedną... W razie to mamy samą kiszonkę. I mamy... Bez siano. Ale poczekaj. Nie, to jest siano kiszonka, mordo. Poczekaj. Stary... Takie cena kiszonki spada, już jest 96. Spokojnie. Kontrakt zostanie podpisany. Dobrze, a ty masz pomysł, co z tymi balotami, które ja teraz robię, zrobimy? Podwiatę prawdopodobnie gdzie jest tury, albo do zamykanej. Dobrze, już tam można podejść i zacząć ciąć? Tak. Mam tam przyjść? Nie, nie, no ja podbiegnę do ciebie. Dobra, to ja idę z tego domu, bo herbatki sobie kawę znowu. Dobrze, to chodź, już idziemy do tego i lecimy z tematem. Jezu, ta sieszkarnia naprawdę źle działa. Od razu. Już idę. Mogę przez płot? Ja przeskoczyłem. Nie. Tam w ogóle coś jest na tej przyczepie, coś tam jest. Jedzie człowiek. A tutaj helera nie mam, bo patrzyło. O, odpalony. Jedyneczka i jedzie z tematem. Tyle ładna jest tekstura tego tutaj wciągania. Ale wylatywanie jakaś ciekawa, zobacz jaki wężyk tam ładnie. Mordo, ale którego ty wyrosi? Na środek. Boże. Będzie nam później łatwiej jeździć. Zresztą tej sieczki tutaj dużo nie ma. Jeśli miałbym być szczery. Jest, jak ona się kurzy. Gdzie? Pa. Jak się kurzy, patrz, sieczkarni. No. I... Badum. Sadasz. Zasucha może jest już. No, może trochę tak, w sumie. Widzisz jak było. Widzisz jak było, ja wiem. Myślę, że wiesz co, stary? Że my to skończymy. Ja skończę prasować, ty będziesz to zbierał, a ja już... Ruszę z nawozami na łąkie, to co na to? To jedną dawkę możesz im dać i je chyba przeoramy, czy nie? Nie, no chciałeś dwa pokosy robić. No tak, ale czy po tej ją już... Tak jakby... Zwiększymy jej poziom. Dlaczego by się zgubił teraz w trakcie nawracania, nie wiem co mam zrobić. Znaczy, ja mogę ruszyć z orką... Orką tej trawy, tych łąk. No to właśnie, po prostu przeorać. Czy chcemy to robić, czy nie chcę? Ja bym zaryzykował. Zobacz, można ją właśnie zasiać jeszcze. Można. No to tak zrobimy. To zbierzemy. Zbierzemy i ja się wezmę za orkę tej łąki tutaj, nie? Mhm. Nie będę jej nawoził, co? Nie. A chociaż nie, jedną dawkę rzuć i ten. I ją zaoramy. To stary, w tym czasie, kiedy ty będziesz, kiedy ja będę prasował, to ty tutaj rośnij, dobra? Co mam rozsiać? No nawóz. A, dobrze. To ja już później, wiesz, rozepnę New Hollanda, tego Kajsa, Boże, co ja gadam? Johnego od prasy i podepnę pod pług, nie? Dobrze.
koło pługa pamiętaj, żeby stopkę zdjąć, bo ja zapomniałem ostatnio i no. Lekko się skrzywiłem, musiałem ją prostować później. Dobrze. I co, może w następnym odcinku u mnie to posiejemy tą trawę, co? Można tak zrobić. Weźmy się ten siewnik aż do poplu, no bo on może trawę się posiać, nie? Może siać. No to się ruszy z tą siewami trawy. A ty tam, nie wiem, może jakieś nawozy, czy może żniwa zaczniemy? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie no, gdzie żniwa, sąsiad? To było tak jasno. Jeszcze trzeba opryski zrobić na chwasty pewnie, nie? Właśnie, to trzeba wyrosną prawdopodobnie pierwsze, wiesz. Zboże, tak. Trzeba to przypryskać wszystko. To ty się tym zajmiesz. Ja będę grzecznie sobie orał łąkę. Obydwie nawet. No, na pewno tą założę, nie? Wiesz co? Mhm. Mi się wydaje, że te pole tej obok lasku będę chciał bardzo mocno kupić. To na wprost kiedyś. Nas? Nie, te, to no po te słoneczniku. No, bo fajnie to wygląda. Ja bym w ogóle to, no i wykręcił, to połączył te dwa z tą naszą znaczy, łąkę. Nie, ja właśnie bym nie łączył, wiesz, bo tutaj ta łąka fajnie by tak wyglądała, jakby była taka mała i ona by była dla zwierząt taka typowo, nie? No, a tam to by było nas. Cofnij się. Dobra, dawaj. No już. I serio, taka się za daleko chyba. A, no, jak się wygniesz. Nie, ja wiem. Ale taka sieczkarnia by naprawdę styknęła, nie? Nie mam za dużo. Komu ci najlepiej było ją ciąć od razu z ten, wiesz. Z wolno stojącej. Wolno stojącej, bo tak to jest naprawdę lipo z tym. Czekaj, na wprost jeden na razie, na wprost. Dobra. I się wycofam. I cofka. I ty. Cóż za gracja, cóż panie. Ile masz procent? 58. No to tam będzie z 30 ton, nie? Tam? W tym silosie? Tam jest 17 chyba, nie? Wszystko już chyba, nie? No, wszystko. Dobra, elegancko. Dziękuję panu. To właśnie, on tu zostaw albo zaprowadzi do... Nie, no ja mu zaprowadzę tutaj na wyjazd, bo oni się tutaj pewnie... Nie. Znaczy, tu ją weź zostaw na początku łąki. Nie, ja ją wiesz gdzie zostawię, już ci powiem gdzie ją zostawię, proszę pana. Albo na wjazdku czego gospa zostaw, o. Tam przed bramą wjazdową, wiesz? Znaczy, którą? Tam od przodku. A, no od przodku, tak. Znaczy, nie na środku drogi oczywiście, tak? Nie, tutaj... No. Ja tu się wyłamię tak elegancko. A, tutaj z tej pasowej bym się przejechał. Tutaj stoi nasz pick-up! Morda, chodziło mi bardziej, żebyś tu skręcił za fendem tam, wiesz? No ale ja muszę tam przejechać naokoło, wiesz? Właśnie o tym samym myśleliśmy. Dobra, po krzaku tu przyjedę. Morda, ja to widziałem. Nieważne, stary. Tak ja tego pick-upa stąd wypieprzę, bo mnie denerwuje on. Dobra. Chodź tu, zaraz cię przeparkuję. Dobra, ja biorę się dalej za to prasowanko. Trzeba jechać przyczepę przez ten... Burt trzeba zamknąć. No jeszcze trochę czasu mamy. A, bo trochę jeszcze. Co? A właśnie, mieliśmy dodatkowe burty, nie? O, już nie pamiętam, wiesz, stary? Tak, no mieliśmy, no. Gdzie my nie mieli? Trzeba do Antka zadzwonić, żeby nam nie sprzedał na złą, bo to... Bo przypał. Hunt złot jest. Bo to hunt złot jest jeden. Hunt złot. Dużo tego zbierania w sumie nie będziesz miał, wiesz? Baletów? Mi się wydaje, że jednym zestawem to zbiorę. Znaczy ja mam już cztery. No to cztery wezmę. Ale dziwna jest tekstura tych baletów, wiesz? Pięcia? No chodź zobacz. Poczekaj, przyjadę samochodem. Co ja będę chodził? Biedny jestem, żebym chodził. Jesteś z Polski. Faktycznie. Jestem z Polski i jestem biedny. Dzień dobry. Dzień dobry. Elegancko przyjechałem. Ty, ale fajnie to wygląda, wiesz? Co? Zielony zestaw. Lekko no. Kolor niespasowany do końca, ale... Ale to jest, wiesz, dość Swarovski zielony, nie? No, jakby on latał z Dolcem, jakby to też byłoby fajnie. A może jakieś? Ty, ja mam ładną szpulkę taką. Taka zielona. Taka jasna czy ciemna? Ciemna. A, to jest też ładna. A masz tutaj, masz siatkę czy sznurek? Siatkę. A ja mam chyba sznurek. Chyba. Chociaż, może i to siatka jest. Trudno określić, co? Bez kitu. Ciasno zwinięte, ja nie wiem co jest. I mamy tego modzika na 70% potowe tam wyrzucanie?
No ty wrzucałeś. 75 to trzeba chyba. Dobra, to jest 80. Ale beka! Co? Była malutka i się powiększyła. No. Ooo. Proszę jechać. Nie poboczy, poproszę. Dobrze. O, mi się napis pojawił, że dołączę do serwera. A, tam to powinno. Teraz powinien zniknąć. Dobrze. Niech to zniknie. Nie, już zniknęło. Dobra. Wysypałeś to? Czemu tego nie wysypałeś? Czego? No pick-upa musiałem odstawić, mordę, mówię. A, okej. Dobra, to pakować tą prasę do wiaty, czy postawić tutaj gdzieś z brzega? Prasę... Nie, nie wstaję, bo trzeba tam posprzątać jeszcze, wiesz? Przygotować pod baloty. Dobra, to ja ją postawię tutaj na wadze, dobra? No, może na zostać. Bo i tak w niej trzeba jeszcze ją tam wyczyścić chyba. Tak, tak, i przestawić na tą, na... No. Dobra. I ja jadę, słuchajcie, po ten. A ty ugniotłeś to, co tutaj jest na maksa? Tak. Tak, tak, wiesz co? I ja teraz podepnę sobie pług. A tą przyczepę też im postawię gdzieś przed gwiazdek, nie? To nie tak, uważam. Wiesz co? Ja przyjadę ten i wiesz co wymyśliłem? Ty weź, weź teraz tego Fenda, podepnij siewkę, ja to tym niuszkiem ugniotę. No. To jest mały problem taki z przejechaniem. O, dziękuję. Się przemieszczę. Stój! Stój! Nie. Ja już jadę. O Boże. Późno powiedziałeś. Dobra, mordo, rozpinaj New Hollanda z przyczepą i bierz się za tą obsyp nawozem tą jedną łąkę, dobra? Weź sobie Fenda, wiesz? Może jedno. No ja Fendem to pougniotam. No właśnie, tak zrób. No tak, właśnie, ugniotę te plewy, przykryję silos. Bo ja będę tam przecież tam do naładowania tego potrzebował. Tak, 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 tak. To tylko ty mi obsi tamtą, wiesz. A ty orałeś, Johnny? Już jest spięty. No nie, przedtem. Nie. Kiedyś. Kultywatorowałem ich Holandem, wiesz? To ty orałeś ten. Tak, i siałeś ten. No, ja pamiętam. Ty kultywator, ty orałeś tą pole, gdzie jest teraz. Pszenica albo jęczmień posiany? Pszenica. Chyba. Poczekaj, sprawdźmy. Aha. Ja się dowiedziałem. Jednak jęczmień. Jednak jęczmień. Jak to jest, jak pamiętasz? A, jednak jest. Dokładnie. Dobra, dawkę na łąkę muszę zmniejszyć, nie? No, bez kitu. 250? Będzie dobrze? Czy? 300 chyba, wiesz? 300? No. O, no i pięknie. Są kara, to inaczej wygląda tą łąkę. Dobra, teraz. Przykryty silos. Ej, a wiesz co? Poczekaj, słuchaj, stary, rozpiąć ci obciążnik? No weź go w ogóle, tura też musisz zostawić. Ale nie, bo jak ci łyżkę chcę podpiąć, ci podpiąć ci widełki. Nie, ja nie potrzebuję ten. Weź go rozepnij całkiem ze wszystkiego, z tura też. A po co ci to? No ja bez niczego go potrzebuję. Bo ja na dwie strony, na przód i na tył biorę ten podnośnik. A, bo ty tym podnośniczkiem śmiesznym jeździsz, okej. No ja wolę jechać dwa razy tym niż 15 razy, wiesz, turem. Przywiozę sobie tu i później sobie wezmę i będę sobie układał. Na spokojnie. Na spokoju już. Dobra. Oj. Niechcący uderzyłem. Przedowo tak. Dobra, ci już podjadę nim tam na górę, dobra? Całe szczęście, że ten, że ten, że ten tur jest na szybko złączach. Tylko pyk, 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 pyk. Jakbyś musiał wchodzić w rynku, a nie, kluczykiem byś musiał rozkręcać każdego. O, no, proszę. Do powodzenia. Dobra, Fendt stoi. Tylko tą łąkę na razie oprzeję, co? Czy tam to... Nie, tylko tą na razie. Tam to już sobie poradzimy, wiesz?
A to jak tam skończy, to się właśnie. Bo wyschnie cały azot, pójdzie w I uważaj, ja cofam. diabełki. Dobra, ja jadę tam, przejeżdżam tu. Ja pierdzie. Mówiłem, uważaj. Myślałem, że wykręcisz bardziej ten niż... Stary, nie myśl. A nie, dobra, sobie tamte sceny podjadę. Stary, nie myśl. Dobrze. Pamiętaj. To nie jest dobry, dobry pomysł. Dobra, elegancko. I taką robotę to ja lubię. Wiesz? Domyślałem się. A ten słyszysz? Ten nasz ten Niusiek. Niusiek i zresztą Johnny też się narobi. Najwięcej chyba w sumie. Nie no, a fen to robi przy wszystkim. I ile ma fen zrobionych motogodzin? 1,4. Półtora ma John Deere, a New Holland? A New Holland... 2,1. New Holland najwięcej się nie robi. Ja on, lubię nim jeździć ja nim strasznie. Siałem przecież... Nie, ja siałem Johnnym. Nie, Johnny siałeś. Johnny robił dwie poważne roboty. Siał i orkę znowu robi. A ten jeździł przy kiszące i przy transporcie i robił kultywator. Wszystkiego. Kultywator też. A i ten, i siewki, i takie tam. I tak, paszowóz, tak, i wycieczka po paszowóz. Kurde, twardo, stary, po tej kiszonce, twarda ta łąka. No, ubita, to ja nie wiem, czy ktokolwiek tu kiedyś orał. Właśnie nie wiem, czy nie powinniśmy tutaj najpierw głęboczną jechać, wiesz? Teraz trochę za późno. A ja chciałem głęboczną, no, nie wiem, nie bierzemy. Pugiem mam rady. Masz, rady. Radzę ci wolniej jechać, bo jak trafisz na kamień stary, to będzie już po chinciach do orania. Kurwie lemisze, przed puszki wszystko pójdzie w pizdu. Łuk to chyba się w eskę wygnie i powie, że już nie robi. Ty, ale stary, tak w sumie myślę, czy nam na razie jest większy pług potrzebny niż ta czwórka? Nie, nie potrzebny. W sumie przyjemnie się tym robi. No żeż cię cholera jasna by balot trafił, wiesz? Dobrze. Jeszcze raz mu się obrudzę, jak do niego podjadę, to mu kopa strzelę. No kur... O, się zdenerwowałeś, widzę. A masz, zaraz ci kopa zasadzę i się nałożę na te widły ręcznie. Masz, śmieć jeden. Stary... Jak patrzę na to spalanie, to mnie serce boli. Poczekaj, jak będziesz miał glinę czy coś. Wiesz ile palę teraz? Pewnie jest 50. 110! Bywało więcej. Bywało więcej. Bez kitu. Ty mordo. No. Będziemy musieli go zatankować kiedyś. Oho! To właśnie trzeba będzie te kanisterki zamówić. Znaczy beczkę albo z dwie. No, bez kitu. Bo teraz jest tania, a później będziemy płacić drogo niepotrzebnie. Wolę kupić teraz i z magazynu, położymy sobie gdzieś w no ropa ci nie zgnije, ta. No tak, beczka może zgnić. Dobra, cię ważne. Od ruskich kupisz, to będzie dobrze, panie majster. Pan się nie tak martwi. Mówili. Tak mówili. Będzie pan zadowolony. A się skończyło jak zawsze. Jak zawsze, stary. Wiesz co? Ja tak pomyślałem, że my nie będziemy tutaj kultywatorować tych łąk, tylko od razu wjedziemy z silnikiem do poplonu, bo na talerzówkę przecież, nie? Ej, są przed, jedna rzecz mnie niepokoi. No. Aha, bo ta jedna belka była mniejsza, nie? No. Tak teraz patrzę wizualnie, coś jest z nią nie tak. Nie mówię, co jest to? Do huncwota. Nie dokończyłem. Nieważne. No. Nieważne, mordeczko. I co, siedziesz? Nie ma gdzież bym śmiał. No co ty? Ukradli nam kurwa header. Jaki header? No tutaj, od ścieżkarni. Nie, oni pożyczyli to z powrotem, bo potrzebowali, nie wiesz na chwilę. Aaa, to taki huntwot. No, no zapomnieli powiedzieć, mi się wydaje. No chyba, że ci mówili. Ja myślę, że jednak ukradli, wiesz? Dobrze.
Ja im powiem, że jednak ukradli. Ludzie bez czci i wiary. Bez kitu. A tak pomiędzy prawem a Bogiem i diabłem a kłamstwem, to rzeczywiście ciężko idzie ta orka. Ciężko, to mają te baloty, stary. Czy bo muszę szybę zamknąć, bo wyrwę ją. Poczekaj. Mordo? No? Powiedz mi, jak się szybę zamyka w tym, bo się chyba zależy. Na myszce. O, dziękuję. Nie, nie to. Lewe, prawe. No zamknij mi drzwi, bo przeciął. I swędzić będzie, bo kurz od tych, od balotów. Tak. Nie, no takie ładnie pachnę, no to zimna je. Jak mnie przeważyło, ty. Arrogantnie. Jakby motorki był. Chciałem wziąć kombinerki i tam pojudzić na śrubkę, bo tak się... Mordo, lepiej na szybę nie będę opierał balota, nie? No ja bym wolał jednak, nie wiesz, bo od fynda to drogie te szyby. Boże, jeszcze jasne. Jadzim do domu powoli. Lepiej, żeby nie musieli skręcać, bo to może... Mogę iść zobaczyć? Ej. No ja jadę, możesz do krów przyjść, ja będę przejeżdżał. Tylko, że ja wolno jadę jak coś, bo się boję. Znaczy, no to ja będę sobie tam odpowiedz, kiedy będziesz w pobliżu, to tam skoczy przez płotek. A gdzie przyjdziesz? Przez płotek, koło krów tam przejdę. A, do wiatru mam być. Dojechać, no. No i będziemy chyba też powoli kończyć, wiesz? W sumie też po weju, no może nie po... Chociaż w sumie... Co? Ja tak patrzę, ile łąki już zaorałem, wiesz? Tak gdzieś... Dobrej trochę. Nie, no co ty, ja już tak z jedną trzecią to spokojnie już przeorałem, wiesz? No, to już łatwo. Tylko ta jest jeszcze prosta do orania, tamta będzie gorsza, bo ona się ma ten zawijas taki. Ale mimo wszystko podoba mi się. Dobra, ja już wjeżdżam na gwiazdę, jak jestem koło kiszonki. Czekaj, to zgaszę dni... To zgaszę dni... Nagle, no już tak, wolno. Przyjechałem z Białymi na Jówkowie. O, stary! Ej, ale to zajebiście wygląda. No. Proszę, nie rozładuj tego, będzie na miniaturkę. Ma tu stać? Tak, proszę pana. Ale to pięknie wygląda. No i Mordo. To... No. Ej, nie wiem, czy lekko nie opuszczę, bo on chyba klęknie z hydrauliką. To z tyłu trochę waży. Nie, dobra, da radę. Da radę. A to co, ręcznie jakoś układałeś to, czy się na autobusie też stakują? Co? Te baloty. To musiałem u góry lewego przytrzymać, bo mi na szybę spadała, wiesz? A, okej. Okay. Chodź, zobacz, Mordo, chodź, Mordo, zobacz, ile już zaorałem, ty stary. Dobra, już idę popatrzeć. A wszystkie te masz całe skiby? No. No, mniej więcej. Spory kawałek już przeorałem, nie? Dobra, dwie śruby masz lekko uszkodzone, ale to nie ważne. Dobrze, to się wyklepie. Dobrze, moi drodzy, tym optymistycznym, tym razem optymistycznym akcentem, bo u sąsiada nie było już tak optymistycznie. No, nie było. Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wpadnijcie do sąsiada, wpadnijcie do mnie. I to by było na tyle, moi drogie mocy. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Cześć.